Poniedziałek 12 grudnia, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Przyszła zima, choć nie powinna, to niektórych zaskoczyła. Myśmy się na to przygotowali, zapewniając sobie odpowiednią liczbę i pracowników, i sprzętu, żeby można było w miarę możliwości z tym prawie kataklizmem walczyć. Platforma odpowiada rządzącym, żegnaj PiS-ie. PiS dobrze wie, że Polacy się od niego odwracają. Weekend cudów z wielką mocą. 19 rodzin, które uzyska pomoc, 15 z Ostrowca, 2 z gminy Bocechów i 2 z gminy Ćmielów. Śnieg w grudniu nie powinien nikogo zaskakiwać, ale utarło się już powiedzenie, że zima zaskakuje drogowców. Ci mówią, że mają wszystko pod kontrolą, choć dziś dotrzeć do szkoły czy pracy łatwo nie było. Takie obrazki w poniedziałkowy poranek w Ostrowcu Świętokrzyskim nie należały do rzadkości. Przepraszam mieszkańców za niedogodności. No wczoraj trochę wczoraj w niedzielę trochę nas, porządnie nas zasypało. To było widać po całym mieście i również po osiedlach. Jakoś sobie z tym staramy się radzić. Mam nadzieję, że się sytuacja ustabilizuje. Za nami doba intensywnych opadów śniegu. Służby odpowiedzialne za zimowe odśnieżanie chodników i osiedlowych uliczek mają sporo pracy. Nie ukrywam, że robimy to siłami własnymi i zaczęliśmy to faktycznie usuwać dzisiaj od godzin porannych, czyli w praktyce uzbrojony ciągnik w Lemierz zaczął jeździć po godzinie 5 rano. Od dołu miasta, czyli od osiedla hutniczego i od Ludwikowa, teraz się powinien przemieścić tutaj na ogrody. No i oprócz tego nasi pracownicy, którzy na co dzień zajmują się utrzymaniem porządku, zaczęli też od samego rana odśnieżać. Sporo pracy mają też firmy odpowiedzialne za odśnieżanie chodników czy dróg na terenie Ostrowca. Nie brakuje miejsc, gdzie przejście czy przejazd to nie lada wyzwanie. O to, żeby drogi na terenie miasta były posypane i odśnieżone, dba konsorcjum firmy Remondis i spółki miejskie przedsiębiorstwo robót drogowych. My w tej chwili dysponujemy w sumie 6 jednostkami tego sprzętu i nasz konsorcjant firma Remondis ma co najmniej 4 też do dyspozycji, tak, bo na terenie miasta, więc one jeżdżą praktycznie w miarę możliwości wszystko. Z tym, że te nasze 6 to my również mamy umowę podpisaną ze starostwem powiatowym i zajmujemy się też utrzymaniem dróg na terenie, powiatowych dróg na terenie gminy Ćmielów. Ale na Ostrowcu co najmniej 3 jednostki sprzętu jest cały czas, jeżdżą. W ciągu minionej doby spadło kilkanaście centymetrów śniegu, ale jak przekonuje prezes MPRD, zima nie zaskoczyła drogowców i sytuacja jest pod kontrolą. Prognoza była wcześniej, która mówiła o tym, że będzie ten opad. I my byliśmy na to przygotowani, ludzie na bazie, zarówno samochody, jak i operator do ładowarki, i jeżdżą praktycznie od momentu, jak zaczął ten śnieg padać, praktycznie cały czas. My mamy czas reakcji na to 2 godziny, tak, od momentu ogłoszenia do momentu wyjazdu, ale na pewno teraz było to o wiele szybciej. Z sygnałów od kierowców wiemy, że jazda po ostrowieckich ulicach, szczególnie w niedzielę, była utrudniona. Drogi były nieodśnieżone i nieposypane. Nasuwa się więc pytanie, kto jest odpowiedzialny za wysyłanie piaskarki czy pługa na ulicę? Zgodnie z umową, która zresztą od lat jest i tą praktyką, która jest od lat stosowana, to robimy to wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy takimi sprawami się zajmują. Warto zaznaczyć, że konsorcjum odpowiedzialne za zimowe odśnieżanie dróg ma pod swoją opieką szlaki gminne i powiatowe. Natomiast główne ulice Ostrowca, czyli ulica Sandomierska, Zygmuntówka, Aleja 3 Maja, Radwana, Denkowska, most na rzece Kamiennej czy wiadukt nad torami, to administracja wojewódzka i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zima za oknem, ale gorąca atmosfera w polityce. W piątek działacze Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli cześć Platformo. Dziś pada odpowiedź od członków Platformy i brzmi ona: żegnaj PiS-ie. Chcemy ostrzec naszych obywateli przed działaniami Platformy Obywatelskiej, która próbuje w ostatnich miesiącach przede wszystkim poprzez Donalda Tuska
przekazywać fałszywe informacje o trosce Platformy, gdy... To przede wszystkim to ostrzeżenie, które padło z ust parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości, jak również cała akcja działaczy tej partii pod hasłem Cześć Platformo była powodem zwołania w poniedziałek, 12 grudnia, konferencji prasowej przez członków Platformy Obywatelskiej na czele z posłem Bartłomiejem Sienkiewiczem. 7 lat rządów. 7 lat rządów prawicy PiS-u w Polsce i oni idą do ludzi, którzy są w opozycji, którzy rządzili 7 lat temu. Proszę Państwa, 7 lat temu zadłużenie publiczne, czyli całość długu Polski, to było 950 miliardów złotych. To był dług pod kontrolą. W tej chwili zadłużenie Polski po 7 latach rządów prawicy to jest 1 bilion 720 miliardów. Poseł podkreślił, że dług na jednego Polaka to dziś 46 tysięcy złotych. Odniósł się także do aktualnej sytuacji energetycznej kraju i braku węgla. Proszę Państwa, jak oni nie chcą rządzić, nie potrafią i uważają, że to właściwie nadal my rządzimy, to niech oddadzą władzę szybciej, bo tak naprawdę to szybciej wyprowadzimy Polskę z tego zakrętu. Zdaniem Bartłomieja Sienkiewicza PiS prowadzi wojnę kulturową w czasie, kiedy jesteśmy świadkami największego załamania demograficznego w historii Polski od II wojny światowej. Zarzuty o brak programu odparł. Myśmy zrobili 4 kongresy programowe. One były poświęcone zarówno bezpiecznej Polsce, czyli co zrobić, żebyśmy w tych niepewnych czasach mogliśmy żyć w sposób bezpieczny, obronności Polski, energetyce. Te kongresy oczywiście nie były zauważone przez PiS. Na pytanie, dlaczego PiS ostrzega Polaków, odpowiedział. PiS dobrze wie, że Polacy się od niego odwracają. I PiS dobrze wie, że ulega kompletnemu takiemu załamaniu cała ich linia propagandowa i to, co robią w Polsce, zaczyna być coraz bardziej straszne. I w tej panice, i w tym strachu ma tylko jedną receptę – atakować opozycję. Po 7 latach rządu to jest jawna kpina. PiS mówi cześć Platformo, co odpowiada Platforma? Żegnaj PiSie. Żegnaj PiSie. Konferencje Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej znajdą Państwo na naszym portalu lokalnatelewizja.pl i jeszcze dziś na naszej antenie. W okresie przedświątecznym wszystkie spory powinny gasnąć, bo to czas, kiedy z serdecznością powinniśmy patrzeć na drugiego człowieka i przede wszystkim dostrzegać jego potrzeby. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze Szlachetnej Paczki. Ponad 15 tysięcy rodzin w potrzebie z całej Polski i 19 z powiatu ostrowieckiego otrzymały szlachetne paczki. Wielkie dzięki dla darczyńców. Naprawdę szacun, że w tych czasach, wiadomo jakich mamy, naprawdę super są te paczki. Jedna wartościowa to bodajże 9 tysięcy nawet. Obowiązkiem oczywiście w cudzysłowie każdego darczyńcy jest zapewnienie wybranej rodzinie 3 najważniejszych potrzeb, na przykład żywności trwałej i środków czystości. Są też dodatkowe rzeczy, które są potrzebne i też darczyńcy dopisali, bo jak najbardziej mamy te produkty nad więcej. Czasami mieliśmy kontakt z darczyńcami, jak najbardziej więcej rzeczy rodziny dostają, więc naprawdę wielkie dzięki. Szlachetne paczki dotarły do rodzin 10 i 11 grudnia, czyli w trakcie Weekendu Cudów. Rozwozili je wolontariusze, którzy mają jeszcze sporo pracy. Zaraz po tym Weekendzie Cudów też odwiedzimy i jak już emocje ochłoną, będziemy rozmawiać, ale też mamy tutaj jakby w planach, żeby po Nowym Roku też odwiedzić rodziny i zobaczyć, co u nich słychać. W tegoroczną edycję Szlachetnej Paczki w powiecie ostrowieckim zaangażowało się 11 wolontariuszy. To głównie dzięki nim osoby w trudnej sytuacji poczuły się zauważone i ważne. Gwiazdka ma moc. Przekonali się o tym uczestnicy akcji, którą kolejny raz zorganizowało Radio Ostrowiec i lokalna grupa działania Krzemienny Krąg. Była muzyka na żywo, licytacje, animacje, warsztaty, smaczne jedzenie i przede wszystkim dobra zabawa. W trakcie świątecznego kiermaszu, który był podsumowaniem charytatywnej akcji Gwiazdki Moc, działo się dużo. Nasi partnerzy, czyli organizacje pozarządowe, prezentowały i sprzedawały swoje wyroby. Rękodzielnictwo, smakołyki, ciasta.
wszystko, co tutaj przygotowali, pieniążki za to trafiały do puszek, które wykonały dla nas przedszkolaki z ostrowieckich przedszkoli. Także gdyby nie wszyscy, cała społeczność tutaj ostrowiecka, tej cudnej imprezy nie udałoby się zrobić. Akcję Gwiazdki Moc już po raz szósty zorganizowały Radio Ostrowiec i lokalna grupa działania Krzemienny Krąg. Tym razem zbierane środki zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych w powstającym Centrum Społecznościowym Wymiennikownia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez najbliższy rok, półtora będzie adaptowane to pomieszczenie. Tam będą się spotykać, marzymy o tym, żeby spotykały się różne pokolenia mieszkańców, po to, żeby budować wspólnotę. Wiemy, że Ostrowiec się starzeje. Chcemy zachęcić młodych ludzi, aby spotykali się z seniorami, wolontariuszy, żeby nabierali wspólnych jakichś doświadczeń, mówili o wspólnych planach, marzeniach i o tym, żeby nie uciekać z tego miasta. Taki był świąteczny kiermasz w sobotę, a w niedzielę akcję podsumowano na sportowo, mimo niesprzyjających warunków pogodowych. Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg kontynuuje przygotowania do świąt i już w najbliższy czwartek zaprasza na kolędowanie przy choince na ogrodach. Po raz czwarty na osiedlu Ogrody rozświetlamy choinkę, która jest żywą choinką rosnącą tutaj z tego, co zdiagnozowaliśmy już od 50 lat. 15 grudnia, już od 14. Zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców, tych małych i dużych, tych młodych i tych troszeczkę starszych, ponieważ no, będzie magia nocy czy wieczoru wigilijnego. Od 14 godzinie oficjalne rozpoczęcie, później o godzinie 14:15 ksiądz kanonik dr Marek Kumur będzie modlitwa z dzieleniem się opłatkiem. Następnie występy dzieciaczków ze żłobka i z przedszkola Pajacyk. Później, mam nadzieję, wspaniałe animacje w tej śnieżnej, przepięknej aurze realizowane, robione przez Ficoland. I później przechodzimy do godziny tak coraz bardziej 17:00 piosenkami, pastorałkami w wykonaniu wokalistek ze studio piosenki Metro pod batutą Jagódki Dadi. No i o godzinie 17:00 będzie rozświetlenie choinki i wigilijny poczęstunek w restauracji, która znajduje się tuż obok choinki. 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dziś uczniowie z Ostrowieckiego Bronka pisali listy. Co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka miliony ludzi na całym świecie jednoczą się i upominają o konkretne osoby, których prawa są łamane. W jaki sposób? Pisząc listy. Co roku wybieranych jest 10 osób, do których mamy pisać listy i każdy wybiera sobie osobę, do której może napisać list. W takich listach piszemy, apelujemy w zasadzie o obronę osób, które są skazane niesprawiedliwie przeważnie. Piszemy o zwrócenie im wolności i o po prostu zadbanie o ich zdrowie. Maraton pisania listów to największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka. Zapoczątkowała ją organizacja Amnesty International. W akcję już po raz kolejny włączyli się uczniowie 3 ELO imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie zawsze wszyscy sobie zdają sprawę, jakie znaczenie ma pisanie tych listów, dlaczego muszą je pisać. W związku z tym, no, jeśli to nagłośnimy i omówimy z nimi to bardzo chętnie wtedy piszą. W tym roku motywem przewodnim maratonu pisania listów jest prawo do pokojowych zgromadzeń i demonstracji. Dla uczestników akcji to także okazja do zapoznania się z zanikającą sztuką epistolografii. Promując prawa człowieka, również wracamy do tej starej, dobrej tradycji. Ja myślę, że młodzież właśnie przypomina sobie to, że jak ważne jest pisanie listów, szczególnie w tej takiej bardzo, bardzo szlachetnej inicjatywie. W całej Polsce napisano już około 134 tysięcy listów. Listów, które mogą zmienić czyjeś życie. W dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Księgarnia Odeon. Miejsce wyjątkowe, pełne wspaniałych książek o różnorodnej tematyce. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wystarczy tylko przekroczyć próg, by poczuć magię tego miejsca. W strefie dobrych książek czekają nowości w bardzo atrakcyjnych cenach. Jeśli szukacie niepowtarzalnych materiałów papierniczych, artykułów szkolnych, biurowych, puzli, gier oraz kartek okolicznościowych, to dobrze trafiliście.
Zapraszamy. Księgarnia Odeon, Ostrowiec Świętokrzyski, ulica Polna 27. Księgarnia Odeon jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni. Nie zwlekaj, przejrzyj auto, wymień opony. Szerokiej drogi życzy stacja kontroli pojazdów przy samochodówce. Są chwile, których się nie zapomina. I są prezenty, które stają się pamiątką na całe życie. Silver and Gold. Jubiler Tarmex to sieć salonów z niepowtarzalną biżuterią i szeroką gamą obrączek ślubnych. Znajdź prezent, który przejdzie do historii Twojej i Twoich bliskich. Zapraszamy do Galerii Łysica w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz do sklepów w Opatowie i Lipsku. Więcej na www.jubiler-tarmex.pl. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy minus 2 stopnie Celsjusza, wiatr 11 km na godzinę, ciśnienie 1009 hektopaskali. Jutro minus 1 stopień Celsjusza, wiatr 18 km na godzinę, ciśnienie 1006 hektopaskali, biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.